moje barki reagują bardzo dobrze na dużo wyższe zakresy powtórzeń, a najlepiej reagują na serie łączone. Nie rób żadnych wyciskań, tylko wznosy na wszystkie aktony. Najważniejsza jest progresja. Robiąc troszeczkę więcej powtórzeń, jesteśmy w stanie dojść do tego upadku mięśniowego łatwiej. Że wyciskania nie są obowiązkiem. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Pogadajmy o... Michał Karmowski, Radek Słodkiewicz, a dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, o czym najbardziej lubimy rozmawiać, czyli o treningu. Dokładnie. Dzisiaj na tapecie trening mięśni ramiennych, czyli popularnie mówiąc barki. W czasach, kiedy startowaliśmy, to wiem, że Michał miał zawsze bardzo dobre barki, więc myślę, że zaczniemy od niego. Ja, kiedy zaczynałem swoje starty, można powiedzieć, że moje mięśnie ramienne były bardzo słabe, klatka i mięśnie ramienne były bardzo słabe, natomiast w późniejszym etapie myślę, że te barki wyglądały dobrze, szczególnie tylny akton miałem bardzo mocno rozbudowany, więc też wtrącę dwa zdania. Ale zapytajmy najpierw Michała, bo twoje barki zawsze dobrze reagowały na trening, tam swego czasu pamiętam, że naprawdę robiły mega. Znaczy, czy dobrze reagowały na trening, to może musiałem znaleźć odpowiednią metodę do ich trenowania. I tak powiedziałem, dlatego, bo tak się wydawało, że niektóre tam jakieś mankamenty w sylwetce były, a te bary tak jakby biły po oczach, że aż... No zdecydowanie, jakby ja genetyki do kulturystyki nigdy nie miałem, nie mam do tej pory, ale jakoś tą sylwetkę udało mi się w miarę wypracować, że coś tam wygrywałem. Natomiast wracając jakby do samych mięśni ramiennych, to na samym początku, kiedy w ogóle zająłem się kulturystyką, kiedy poszedłem na pierwszy trening, miałem wpojone oczywiście, że barki to taka sama grupa mięśniowa jak wszystkie inne i zakresy powtórzeń to 6, tam 10, maksymalnie 12 i oczywiście przerwy. Powiedzmy tam minuta, półtorej minuty i powiem szczerze, że nie do końca jakby się to u mnie sprawdziło. Później zacząłem trochę eksperymentować na własną rękę i zauważyłem, że barki, moje barki reagują bardzo dobrze na dużo wyższe zakresy powtórzeń, a najlepiej reagują na serie łączone. A co to znaczy dużo większe zakresy powtórzeń? No 15, nawet czasami 20. 20 to oczywiście takich skrajnych gdzieś tam pompujących seriach. Ale mówimy tutaj tylko o takich różnych tam ćwiczeniach typu wznosy czy wyciskania też na przykład? Wyciskania też. I właśnie ja też, tak dużo też robiłem powyżej, zawsze powyżej 12 w tym późniejszym okresie. I zauważyłem, że moje barki znacznie lepiej reagują właśnie na te wyższe zakresy powtórzeń i na nieco mniejszy ciężar niż w przypadku, gdzie stosowałem bardzo duże obciążenia i powiedzmy po 6 ruchów. Muszę powiedzieć, że największy jakby progres w ogóle zauważyłem w rozwoju mięśni ramiennych, zresztą i nóg, i później pleców, kiedy właśnie w dużej mierze że skupiłem się na oczywiście obciążeniu, bo ono jest kluczowe jakby do tego, żeby kształtowała się sylwetka, kiedy budujemy masę, ale właśnie gdy tych powtórzeń było nieco więcej. I barki... Czasami też zwróćcie uwagę, że się wtrącam, że robiąc troszeczkę więcej powtórzeń jesteśmy w stanie dojść do tego upadku mięśniowego łatwiej. Nie? Szczególnie, jeżeli mówimy o takich ćwiczeniach typu jakiegoś izolowanego, jak jakieś wznosy, bokiem, przodem, tak naprawdę raczej sobie nie wyobrażam zrobić ciężko do upadku mięśniowego, na przykład wznosów bokiem po 5 powtórzeń. Bo wiadomo, że gdzieś już te kaptury, coś tam zacznę szarpać, rzucać, tak, nie przejmują co, pracę, nie? Oczywiście. Więc to być może też to ma wpływ, nie? Ale mówię, tak jak wracając jakby do tego, co chciałem powiedzieć, to u mnie te wyższe zakresy powtórzeń, a przede wszystkim serie łączone, zrobiły największą robotę. I mówię... I serie łączone nawet w okresach budowania masy. Oczywiście. Nawet w okresach budowania masy robiłem serie łączone i mówię, to przyniosło mi, jeżeli chodzi o rozwój naramiennych, największe profity. I też rzecz, którą zauważyłem, a która myślę, że w tych czasach, gdzie obserwuję zawodników, jest trochę pomijana, to przedni akton. Ja mimo tego, że robiłem wyciskania, które definitywnie są jakby priorytetem dla przedniego aktonu, robiłem również wznosy przodem z linkami, z hantlami i uważam, że wiele osób niepotrzebnie zaniedbuje ten przedni akton. Mimo, że on oczywiście bierze udział i w treningu klatki piersiowej i nawet tricepsów, kiedy robimy pompki na poręczach, to jednak te wznosy przodem są też elementem, który pozwala no, tym barkom nadać taki efekt, tak, tak, można powiedzieć, 3D. Już nie wspomnę oczywiście o tylnych częściach aktonu naramiennego. Ja jeszcze powiem dwa słowa a propos tych przodów naramiennych. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo ważna uwaga. Ja też święcie wierzę w to, że powinniśmy trenować również przody naramiennych, poza tym, że robimy wyciskania. Słuchajcie, ja pamiętam, już nie pamiętam, w którym roku to było, ale pamiętam, że ja zawsze, oczywiście tam za dawnych czasów było tak, że jak robi się wyciskanie nad głowę, to nie trzeba robić wznosów przodem i tak dalej, więc nie robiłem.
Ale potem gdzieś tam sobie podpatrzyłem w jakimś czasopiśmie, które się mi przywiózł z zagranicy, trening Lebrona. I on tam robił wyciskania, potem robił wznosy przodem. To był pierwszy raz, kiedy zacząłem robić wznosy przodem. Wtedy się szkowałem do zawodów. I słuchajcie, jak zacząłem potem zdjęcia z zawodów, mówię, kurde, jak mi się poprawiły barki. A to dlatego, że zacząłem robić wznosy przodem. Dlatego teraz święcie wierzę, że ten przedni akton, jeżeli go wyizolujemy takim ćwiczeniem, daje... Może nie chodzi o jakby o szerokość barku, bo wiadomo, że to nam daje boczny, ale zobaczcie, jeżeli ten przedni akton jest taki tutaj, to tak. Się wydaje, że ta kula tego barku jest większa. Dlatego dla zawodnika na scenie wydaje się, że tego mięsa jest więcej. Więc przedni akton uważam, że powinno się absolutnie trenować jakimś tam ćwiczeniem izolowanym również, poza wyciskaniami, że same wyciskania nie wystarczą. Jasne. I mówię, dlatego też jakby takie moje spostrzeżenia, widzisz, ty masz podobne. I taką chyba rzeczą, która ogólnie pozwoliła mi najbardziej rozbudować, można powiedzieć, tą szerokość jakby sylwetki, czyli rozbudować ten boczny ramienny, to były dropsety. I wprowadzenie też dropsetów jakby w mój system treningowy, w to, co robiłem, nawet w okresach budowania masy mięśniowej, też pozwoliły mi uzyskać właśnie te, no, takie kuliste barki. Nawet się kiedyś śmieliśmy na zawodach w Słupsku, to było na drugi dzień po Mistrzostwach Polski w Golub-Dobrzyniu, kiedy pojechałem tam i wygrałem Open. Podszedł do mnie główny sędzia zawodów i mówi, ty wyglądasz, jakbyś miał te barki doklejone. I faktycznie tam na zdjęciach widać, że te barki są naprawdę tak mocno dominujące w porównaniu oczywiście do bicepsów i do tricepsów, które nigdy nie były też jakby mocno moją stroną, nie? Ale te barki faktycznie, no widziałem tutaj zmianę jakby w używanych ciężarach i w tej objętości treningowej, że ona w moim wypadku przyniosła no bardzo dobry efekt, nie? No. U ciebie pewnie inaczej było, bo... Znaczy, ja jestem znany z tego, znaczy byłem znany z tego, że zawsze się lubiłem poszarpać ciężarami i tak dalej, i tak dalej. Więc wiadomo, że ja cały czas święcie wierzę, że progresja ciężarowa jest jakby najważniejszą progresją, jeżeli chodzi o... Ja też robiłem progresję jakby ciężarową, tylko przy większej liczbie ruchów. Natomiast też masz rację, że przy treningu barków również uważam, że większa liczba ruchów jest lepsza. Teraz wiadomo, że trenuję zupełnie inaczej, teraz w ogóle robię bardzo dużo powtórzeń, ale to głównie z uwagi na to, żeby gdzieś tam się nie skontuzjować to i tak dalej. Teraz są badania, które potwierdzają to, że tak naprawdę niezależnie od ilości powtórzeń, jeżeli trenujemy blisko upadku mięśniowego albo do upadku mięśniowego, to są to serie stymulujące, hipertrofie, więc tak naprawdę są to też dla mnie serie takie, które pomogą mi utrzymać gdzieś tą masę mięśniową, ale w tych najlepszych czasach, kiedy miałem te barki najlepsze i najbardziej jakby je poprawiałem, faktycznie trenowałem na dosyć sporych ciężarach. Natomiast tak czy siak wszystkie odmiany wznosów bokiem, przodem, w opadzie, czyli na wszystkie aktony, robiłem zawsze też tam minimum 10, 12, czasami 15 powtórzeń, a czasami więcej. Natomiast wyciskania zawsze robiłem na bardzo dużych ciężarach. Powiem szczerze, że wyciskania na barki szły mi lepiej niż na klatę. Dlatego mi się wydaje, że wolałem te duże ciężary, bo na przykład wyciskałem więcej sztangielkami na klatę, znaczy na barki niż na klatkę. Nie? Nie miałem problemu na przykład na takie overhead presy, na przykład robić tam na przykład ze 130-kilową sztangą na stojąco. I tym samym ciężarem robiłem na ławce poziomej na klatę. Jeżeli mogę się wtrącić, to wam powiem taką ciekawostkę, że kiedyś trenowałem tam w 90, w 2000 roku ze strongmanami na starej siłowni Atleta na Gdańskim Przymorzu i wtedy no, ważyłem 138 kg. To była taka moja szczytowa w ogóle masa. Oczywiście byłem też ulany, ale nie aż tak mocno, jakby mogło się wydawać, bo tych mięśni było dosyć sporo. Natomiast wtedy pamiętam, jak dziś robiłem wyciskania właśnie stojąc na barki z sztangą 160 kg, a na klatkę robiłem też 160 kg i robiłem dwa powtórzenia mniej, bo robiłem wyciskania stojąc 160 po 8 razy, a na klatkę 6. I później jak odpuściłem barki, no już mówię, byłem ukierunkowany jakby, żeby trochę bardziej wyciskania robić, to ten ciężar się trochę zwiększył, ale mówię, te barki właśnie też robiłem takim dość dużym ciężarem. Dlaczego o tym mówię? Bo jakby musimy też wiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. To, co dla na przykład Radka jest bardzo dużym ciężarem, dla mnie na przykład może być nieosiągalne. Tak. Bo nasza siła genetyczna też jest różna i my musimy zawsze dobierać tak obciążenie, żebyśmy zrobili określoną ilość
powtórzeń, a nie używali ciężaru, bo kolega używa takiego ciężaru. Ja to powiem tak, że na przykład dla mnie duże ciężary to są takie ciężary, które robimy na przykład, nie wiem, 6 powtórzeń, no, no 8 właśnie, powtórzeń, 5 powtórzeń, to są duże ciężary. Natomiast wiadomo, że powyżej 12 to już są te ciężary takie, może być średnie, mniejsze, nie? Tak, średnie, mniejsze ciężary, więc oczywiście znam takich ludzi, którzy robią na przykład 20 powtórzeń, wznoszą bokiem na przykład tak, że 30-kami. No. Nie, więc... Albo wyciskania 50-kami po 20 parę powtórzeń. Tak, tak, tak. No ale to dla nich to są małe ciężary, nie? No właśnie, no właśnie. Tak, także każdy musi patrzeć jakby pod siebie, czy to jest duży ciężar, czy nie. Słuchajcie, no powiedzieliśmy o wyciskaniach. Słuchajcie, no wyciskania na przykład ciekawa sprawa, wiadomo. Kiedyś bardzo się wierzyło w to, że te wyciskania muszą być, jakby to są taką jakby kwintesencją treningu barków i muszą być wyciskania, ale powiem wam, że ja w pewnym momencie przestałem w ogóle robić wyciskania na barki. Nie dlatego, że miałem kontuzję, czy coś takiego, bo tak jak powiedziałem, mi wyciskania na barki bardzo łatwo dobrze szły, ale kiedyś pracowałem z takim trenerem, byłem kulturystą w latach 90. rewelacyjnym, takim naprawdę mass freakiem, Philem Hernonem, nie wiem czy kojarzysz. Nie, nie kojarzę. Phil Hernon, tam ją troszeczkę jakby zarzucali, że on taki jest trochę leniwy, że nigdy tej formy nie może zrobić, ale był olbrzymi, jeżeli chodzi o masę mięśniową, był naprawdę niesamowity. Phil Hernon, zobaczcie sobie, on już teraz w świętej pamięci nie żyje. Natomiast z nim tam się jakoś kontaktowałem i tak dalej i on powiedział, że nie rób żadnych wyciskań, tylko wznosy na wszystkie aktony. I powiem wam szczerze, że wtedy jakby skoncentrowałem się jakby na biciu rekordów siłowych, nie na wyciskaniach, tylko... które kiedyś uważałem, że tam bije rekordy ciężarowe, a tu po prostu wznosy robię tak czy siak troszeczkę większymi ciężarami, ale tak naprawdę nie mam partii na te ciężary, bo bardziej technika ruchu. I wtedy jakby zacząłem jakby bić rekordy na wznosach. I powiem wam, że wtedy znowu zauważyłem progres w barkach. Moje ulubione ćwiczenie, takie, które chyba było przez większą część mojej takiej, można powiedzieć, zawodniczej kariery, to było takie, taka jakby można powiedzieć, połączenie wznosów bokiem z podciąganiem sztangielek z usztłowia. Czyli wiesz, jakby nie tyle, że robiłem super prostymi rękami, tylko... co jakby takim trochę podciąganiem i ten. To często, jeżeli ktoś mnie ogląda, to możecie zobaczyć, ja to często robię. To kiedyś za czasów moich zawodniczych, to było jakby takie po Philu Hernonie właśnie, to było moje ulubione ćwiczenie, które myślę, że dało mi największą poprawę, jeżeli chodzi o szerokość barków. Ja to ćwiczenie podpatrzyłem kiedyś u Cutlera w jednym z jego filmów, jeszcze wtedy na DVD odtwarzanym. Właśnie robił, ale on to robił siedząc, nie stojąc. No, ja to zawsze robiłem siedząc. No, tak. Bo wiemy o tym samym, spod kolan wyciągasz. No i tam też mocniej pracuje mięsień czworoboczny, nie? Ale... Dokładnie, ale można sobie delikatnie bujnąć, może te sztangielki można wziąć większe, także tutaj robiłem nawet tam 30 piątkami, więc jak dla mnie grubo, to było grubo. I też robiłem więcej powtórzeń. Ja chyba maksymalnie robiłem 25 kilo sztangielki. No, ale to mówię, no to też taki nie był taki super ruch, bo ci, co mnie znają, wiedzą, że tam lubię sobie trochę poszukiwać. Natomiast do czego zmierzam? No słuchajcie, myślę teraz, jak patrzę przez pryzmat tych wszystkich lat spędzonych na treningu i tak dalej, że jeżeli chodzi o mięsień ramienny, to na pewno ważniejsze są ruchy takie bardziej izolowane, typu wznosy przodem, bokiem, w opadzie i tak dalej, niż same wyciskania. Więc jeżeli ktoś na przykład, bo często się spotykam, że ktoś do mnie pisze, że ma rozwalone barki, że nie może wyciskać na barki i tak dalej, i tak dalej. To nie jest problemem. To nie jest problemem. Naprawdę można mieć bardzo dobre barki i progresować, robiąc tylko same wznosy. A same wznosy są o tyle fajnym sposobem, znaczy jakby ćwiczeniem, że można poszukać sobie różnych odmian, najróżniejszych, w różnych płaszczyznach prowadzić, sztangielką, to i tak dalej, i na pewno da się to robić. Wyciskaniem jest oczywiście ciężej, bo jak ktoś ma tam rozwalony bark, to bicie rekordów, nie wiem, w jakimś tam wyciskaniu sztangi nad głowę, czy na szmicie, czy czasami jest bardzo problematyczne i pogłębia jakby tą kontuzję. Natomiast te wznosy uważam, że są numerem jeden, jeżeli chodzi o rozwój barku. Dobra, a wracając jakby do tego, co było też w komentarzach. Jakie są najskuteczniejsze ćwiczenia, jeżeli chodzi o rozwój tylnego naramiennego? Ja chcę się ciebie zapytać o jedno ćwiczenie, odwrotne rozpiętki na maszynie. Bo wiadomo, że jest wiele różnych dziwnych teraz teorii, że ta maszyna się nie nadaje do trenowania tylnego naramiennego. Ja ci powiem szczerze, nie jest optymalny. Tak. Szczerze, ja przez naprawdę, nie wiem, chyba ze 2,5 roku robiłem tylko
to na tylny naramienny. I uważam, że ten tylny naramienny miałem całkiem dobry, nie? No ale sobie, no ja powiem tak, ja kiedyś trenowałem taki siłownik, gdzie nie było żadnej maszyny, więc jedyny ćwiczenie, które robiłem, to robiłem wznosy sztangielek w opadzie. W opadzie. Jak przeszedłem na siłownię, w której był odwrotny butterfly, to moje tyły barków się bardzo mocno poprawiły, więc ja uważam, że odwrotny butterfly jest rewelacyjnym ćwiczeniem. Słuchajcie, to, co jest bardzo istotne, to to, że nawet jeżeli ten ruch nie jest prowadzony w super optymalnym zakresie pracy tego mięśnia, to jednak tak czy siak, no robimy to tylnym aktonem barków. Być może okej, te 45 stopni jest faktycznie z takiego anatomicznego punktu widzenia bardziej optymalną trasą ruchu, ale to, że mam troszeczkę wyżej albo trochę niżej te ramię prowadzę, ale progresuję, dokładam ciężarów, to i tak dalej, wcale nie znaczy, że nie będę rozwijał tego mięśnia. No bo jaki będę robił? No przecież słuchajcie, no przecież muszę to też tym mięśniem podnosić, no bo to nie jest tak, że ja podnoszę, nie wiem, zupełnie czworobocznym na przykład. No, ale albo... bo to jest to, Radek, co już nieraz ty wspominałeś i tutaj w materiałach mamy o tym mnóstwo zmianek, że najważniejsza jest progresja, tak. Że jeżeli będziemy progresowali nawet w nie najbardziej optymalnym dla nas anatomicznie ruchu, to i tak ten mięsień jest stymulowany do tego, tak, żeby jakby zwiększać swoją objętość, nie? Słuchaj, ćwiczeniem, które mówię, bo ja jak startowałem, myślę, że najlepszy miałem tylnaton z całych barków. Nie, to, no. Właśnie, to jest dziwne, że nie przedni, nie ten, ale najlepszy miałem tylny akton. I też na przykład moim zdaniem dużą częścią, jakby, znaczy zasługą tego, że ten tylny akton był taki, było to, że robiłem ćwiczenie, które teraz się określa, że nie jest w ogóle ćwiczenie na tylny akton, czyli face pull. O. Słuchajcie, no face pull, a kiedyś się uważało, że face pull jest rewelacyjny na tył barków. Ja dalej tak uważam. Oczywiście są różne odmiany tego face pulla. Mogę bardziej robić środkiem pleców, mogę robić bardziej, żeby rotatory pracowały. Mogę też robić bardziej, żeby pracował ten tylny akton. Ale mimo wszystko teraz ci, którzy się na tym znają, twierdzą, że tak czy siak nie jest to ćwiczenie na tylny akton. Natomiast ja robiąc głównie właśnie odwrotnego butterfly'a i face pulla, zrobiłem najlepsze tyły barków, jakie miałem kiedykolwiek w życiu. Zresztą kiedyś, patrząc na innych kulturystów, to też były to ćwiczenia, które były głównie wykonywane. No właśnie chciałem się do tego odnieść. Czy nie uważasz, Radek, że teraz jest tak, że jest za dużo badań i za bardzo ludzie chcą na wszystko potwierdzenia w postaci właśnie tychże badań, a nie ma w tym takiej ciężkiej pracy i zaangażowania i też zrozumienia tego, że wykonanie jakby ruchu, który angażuje dany mięsień, już jest wystarczający, oczywiście, jeżeli jest odpowiednio obciążony i przeciążony, jest wystarczającym bodźcem do tego, żeby ten mięsień się rozwijał. Dokładnie, ja tak uważam, więc... Ja ci powiem szczerze, że oprowadzenie tego ruchu pod kątem 45 stopni, próbuję sobie czasami jakby to robić na tylny naramienny i szczerze, ja bardziej czuję, i nawet bardziej mi się pompuje ten mięsień w momencie, jak mam szerzej. No wiadomo, ja uważam, że każdy... Mi kiedyś powiedział, że Korea, nie wiem czy kojarzysz, no Eduardo Korea mi kiedyś pokazał właśnie wznosy w opadzie z takim właśnie jakby cofaniem łokci do tyłu pod kątem 45 stopni i wtedy pierwszy raz mówię, poczułem to, że ten naramienny się troszeczkę inaczej spina, bo on ma niby jakby największy tor ruchu. I faktycznie mi to mega wchodzi, jeżeli chodzi o takie ustawienie ze sztangielkami, to takie super, super szerokie prowadzenie łokci trochę mi nigdy też nie pasowało, bo więc ja zawsze trochę robiłem niżej te łokcie, nie ten, może nie 45, ale mówię, wtedy też mi pokazał tak i mówię faktycznie, że jest trochę lepiej, ale i tak nie uważam, że to jest najlepsze ćwiczenie, bo myślę, że butterfly zrobił dla mnie o wiele większą robotę. Również jakieś robiłem, słuchajcie, takie wznosy w poprzek tłowia na tylny akton, czyli typowo jakby pod kątem prostym to robiłem, no. Więc to, no może tam troszeczkę szło lekko, ale też to nie było, było to dalekie od 45 stopni i też uważam, że jest to jedno z najlepszych ćwiczeń, jakie robiłem. I przede wszystkim miałem efekty, słuchajcie, więc o to chodzi, że tak naprawdę, mimo że nie jest to może najbardziej optymalne, to jednak samo wykonywanie to blisko, że tak powiem, upadku mięśniowego i progresowanie z tym ciężarem tam robiło robotę. Więc myślę, że nie do końca należy się tak tym sugerować, bo każdy z nas jest troszeczkę inny i tak naprawdę te odchylenia, te 45 stopni, czy 60 stopni, czy 70 stopni, może nie mieć aż takiego znaczenia, jak się wam po prostu wydaje. A co sądzisz? Natomiast odwodzenie ramienia jest? Jest. No, no oczywiście. Czyli główna funkcja jest spełniona? Jest. A co sądzisz o trenowaniu na przykład w ogóle barków z mięśniem czworobocznym?
Czy robiłeś tak podczas swojej kariery? Oczywiście wiadomo, sportowej? Że można powiedzieć, że mięsień czworoboczny zawsze będzie w mniejszym lub większym stopniu pracował w czasie treningu barków. Czy to wznosów bokiem, czy nawet przodem, no wiadomo, przy tyle barków tym bardziej. Szczególnie jeżeli robimy jakieś face pulle, czy jakieś wznosy w opadzie i tak dalej, i tak dalej. Więc w jakimś tam stopniu będzie pracował. Natomiast powiem szczerze, że nigdy mi nie pasowało trenowanie kaptura przy mięśniach na ramionach. Zawsze wolałem przy plecach. Jakoś dla mnie to było bardziej naturalne i jakoś, nie wiem, po jakichś tam wiosłowaniach, jak przychodziłem do jakichś tam, nie wiem, szrugsów czy do innych ćwiczeń takich na czworoboczne, uważałem, że to jest bardziej optymalne. Ale wiem, że tak niektórzy trenują i sobie, że tak powiem, cenią. A ty jak robiłeś? No? Wiesz co, ja też robiłem właśnie głównie z plecami. Był okres, że trenowałem razem z mięśniami naramiennymi, ale nie ukrywam, że używanie później dość dużych ciężarów podczas treningu pleców, no, było problematyczne. Jednak ten czworoboczny był trochę podmęczony, zwłaszcza, że miałem tak plan treningowy ułożony, że jakby on się tam zazębiał, że barki były chwilę przed plecami i jednak no, ten czworoboczny, a starałem się go mocno przeciążać, bo mam dość szeroki rozstaw obojczyków i ten mięsień trochę ginie i nigdy nie był moją jakby mocną stroną, to jednak właśnie później jak przerzuciłem się i dołączyłem czworoboczny do trenowania mięśni grzbietu, to były dużo lepsze efekty, nie? No, mi się natomiast wydaje, że to jest kwestia bardzo indywidualna. Jeżeli ktoś czuje, że bardziej dla niego naturalnym sposobem jest trenowanie przy barkach, to jak najbardziej myślę, że to nie ma nic złego. No, Kevin Lewronik, o którym już wspominałem, zawsze robił przy barkach. No i proszę, miał mega barki, miał mega kaptury, także... A jest jedno takie ćwiczenie, które jest bardzo kontrowersyjne, a było moim ulubionym ćwiczeniem. Przyciąganie sztangi do brody. Wzdłuż tłowia. Ja od razu zaznaczę, że ja nigdy nie robiłem z gryfem prostym, tylko z gryfem łamanym i starałem się zawsze jednak ten łokieć trochę ciągnąć bardziej do przodu niż blisko tłowia, ale było to jedno z moich w ogóle ulubionych ćwiczeń na obręcz barkową. Ja tak samo, ja uważam, że wiem, że to jest teraz bardzo niepolecane ćwiczenie, że to nie jest wcale takie super dla barków i że jest niezdrowe dla całej obrączy barkowej i tak dalej. Natomiast ja myślę, że podciąganie wzdłuż tłowia, czy sztangielek jest ćwiczeniem rewelacyjnym. To, co powiedziałem wcześniej, że moim ulubionym było jakby takie podciąganie sztangielek w siadzie, no. Ale w stanie również robiłem. Dlaczego uważam, że to jest dobre ćwiczenie? Dlatego, że daje to też nam możliwość użycia dużo większego obciążenia. I myślę, że gdzieś to duże obciążenie w tym ruchu przenosi się właśnie na tą pracę tych mięśni ramiennych. Co jest też bardzo ciekawe, i ktoś na przykład też mi zwrócił uwagę, że też to ja na przykład robię źle, a ja tak akurat lubię to robić, to ja też zawsze podciągałem znacznie wyżej tą sztangę, nawet z taką delikatną rotacją, gdzieś tam nawet do wysokości czoła. Oczywiście, wiadomo, starałem się zawsze trzymać ten łokieć troszeczkę wyżej. Ta rotacja dawała mi możliwość, teraz wiemy, że na ramienny boczny również jakby pomaga w tej rotacji, więc dawało mi jakby takie uczucie większego, mocniejszego napięcia, a to, że tą końcówkę ruchu już jakby ten naramienny do końca nie robił, to wychodziłem z założenia takiego, że to jest tak, jakbym go napiął na chwilę. I przytrzymał w skurczu izometrycznym, tak. Więc uważałem też, że jak to robiłem regularnie, to też miałem wrażenie, że te barki wyglądają lepiej. Więc ja myślę, że pociąganie z rusztowej jest jak najbardziej super ćwiczenie. Wiesz co? Słuchajcie, jak ktoś ma oczywiście pewnych ruchów, nie może robić. Nie, to ja uważam tak, jak czegoś nie możesz robić, to nie rób. Nie rób tego na siłę. Ale jeżeli możesz, nie sprawia ci to żadnego problemu i tak dalej, gdzieś ta twoja budowa jest taka, że to dobrze czujesz, nic się nie boli, to jak najbardziej. No właśnie, ja myślę, obserwując w ogóle ten świat w tej chwili, który tak się mocno rozwija i są przeróżne ćwiczenia, różne badania i cała masa ekspertów, fajnie, że oni są, że jednak ludzie też źle interpretują wykonanie niektórych ćwiczeń i jakby samo nazewnictwo już, że robię dociąganie sztangi do brody, już jest z góry wykluczone, że ono jest złe. Ja robiłem to w specyficzny sposób, podpatrzony od mojego największego idola w ogóle kulturystyki, Cutlera. Tak, bo on to robił specyficznie. On robił tak, że sztanga była dość daleko od tłowia odsunięta i też chwytał sztangę właśnie w ten sposób, bo ja podpatrzyłem to od niego, że chwytał gryf łamany dość szeroko i ciągnął bardziej jakby
łokciami do przodu i do zewnątrz, czyli, niż... Czyli jakby ramię w płaszczyźnie łopatki, jak to mówią, że tak musi być. Aha, no dobra, ramię w płaszczyźnie łopatki, tak. To umówmy się, że robiłem w taki sposób to dociąganie do brody. No i właśnie, i teraz można zrobić tak i można zrobić tak, nazewnictwo jest to samo, ale z góry już ludzie zakładają, że to ćwiczenie jest źle wykonane, bo się tak nazywa, nie? Tak. No tak, dlatego właśnie mówię, że wiecie, zobaczcie, że też dużo kulturystów robi takie trochę modyfikacje pewnych ćwiczeń, że ta technika nie u każdego wygląda tak samo. Więc ja też wierzę, że pewne rzeczy można wykonywać źle. Nawet wznosy bokiem można wykonywać źle. No, sam przecież wiesz, że niektórzy ściągają łopatki, gdzieś robią tak, że nawet jakby bardziej rękami tyłem niż bokiem. No i wiadomo, że jeżeli ktoś w ten sposób robi, no to powinien popracować nad techniką, ale nie uważam, że większość ćwiczeń, które są teraz negowane, są złe. Kiedyś one dawały efekty, teraz też dają efekty, tylko może gdzieś tam warto się zastanowić troszeczkę właśnie nad tym prowadzeniem ramienia. Że może faktycznie lepiej jest prowadzić te ramię, jak mówię, przy barkach w tej płaszczyźnie łopatki, a nie cofać się za bardzo do tyłu. Takie rzeczy są ważne i można faktycznie coś z tego wyciągnąć. Być może troszeczkę pokombinować sobie z kątem, jeżeli chodzi o prowadzenie ramion w czasie, ja miałem, do odwrotnego butterfly'a, czy przy face pull'ach, czy coś takiego, ale myślę, że to kierowanie się takim czuciem mięśniowym też ma znaczenie. Zresztą jest wiele badań, które potwierdza, że czucie mięśniowe przekłada się na lepszą stymulację mięśni, więc nie jest to do końca powiedziane, bo też niektórzy mówią, że nieważne jest, co czujesz, ważne jest, co pokazują ci badania. Że twoje czucie mięśniowe jest bezsensowne. No, nie jest tak do końca bezsensowne. Oczywiście, jeżeli mówimy o osobach zupełnie początkujących i tak dalej, no to wiadomo, że te osoby nic nie czują. Tak, no bo... i muszą się nauczyć jakby prowadzenia ruchu zgodnego z anatomią, tak? Bo, no, z mechaniką ruchu. Ale potem, jak już mamy większą świadomość, więcej mięśni, to myślę, że to bardzo mocno pomaga i jednak gdzieś tam troszeczkę zmienienie sobie kąta, ustawienia ramienia, prowadzenia ruchu ma bardzo duże znaczenie. Słuchajcie, to reasumując, bo głównie były takie pytania, co polecamy na barki, jakie ćwiczenia, które nam przyniosły największe efekty i jakie są zakresy powtórzeń, to tutaj zgodnie uważamy, że jednak trochę wyższe zakresy powtórzeń na mięśnie naramienne są lepsze niż być może 6 czy 8 powtórzeń, że wyciskania nie są obowiązkiem, jeżeli chodzi o trenowanie obręczy barkowej, a dołączenie czworobocznego jest tak naprawdę zależne od tego, z czym wy się lepiej czujecie. Chcecie dołączyć go do treningu mięśni grzbietu, czy wolicie zostać i dołączyć to do jednak trenowania mięśni naramiennych. Także no, myślę, że chyba temat wyczerpaliśmy. Także dziękujemy wam za dzisiejszy odcinek. Zapraszamy do subskrypcji oczywiście kanału. Włączcie sobie powiadomienia, bo w każdy czwartek i niedzielę pojawiają się nowe odcinki na kanale SFD.